Dzień dobry, witam Was w nowym haulu książkowym, w którym dzielę się z Wami moimi ulubionymi czytelniczymi odkryciami z ostatnich tygodni. Dzisiaj edycja wiosenna, więc mam dla Was i coś pokrzepiającego, i coś śmiesznego, i coś intelektualnie stymulującego. Lecimy, chodźcie. Na początek książka, którą traktuję jako najważniejszą i najbardziej potrzebną spośród wszystkich, o których dzisiaj porozmawiamy. Mowa o książce Zmienić świat raz jeszcze, autorstwa Tomasza Markiewki. To jest książka, która mówi o tym, jakiego typu działania są nam potrzebne, aby poradzić sobie z kryzysem klimatycznym i argumentuje, dlaczego są to przede wszystkim działania polityczne. Działania polityczne rozumiane nie jako partyjne przepychanki, ale jako zorganizowana aktywność obywatelska. Markiewka w tej książce odczarowuje politykę, powiedziałabym, i różne takie negatywne konotacje, które większość z nas z nią łączy. Na przykładach z historii pokazuje, jak świat już nieraz się odmieniał, często w rewolucyjny sposób i często w skali, która wydawałaby się nie do pomyślenia. Duża część tej książki poświęcona jest też krytyce takiego jednostkowego podejścia do ratowania klimatu. Markiewka przekonuje, moim zdaniem całkiem słusznie, że jedną z najważniejszych zmian, jaka musi się w naszych głowach dokonać, jest zmiana myślenia o samych sobie. Dzisiaj myślimy o sobie raczej jako o konsumentach, tymczasem wiele dobrego mogłoby urodzić się z myślenia o sobie również jako o obywatelach. To jest książka, która rzuca, powiedziałabym, nowe światło na stare problemy, oferuje świeżą perspektywę nakierowaną na rozwiązania, a nie tylko na to niekończące taplanie się, w cudzysłowie, w pesymistycznych danych. Polecam tę książkę naprawdę każdemu, a w szczególności tym osobom, które, tak jak ja, wpadają w marazm, w niedasizm, w myślenie o tym, że kwestie środowiskowe są już przesądzone i my, zwykłe szaraczki, jesteśmy wobec nich bezradni. To jest książka, która na podstawie wielu różnych danych, historycznych przykładów pokazuje, że nie musimy być bezradni. Ja miałam przyjemność czytać tę książkę przedpremierową i napisałam nawet kilka zdań na jej okładkę, ale to polecenie nie jest opłacone ani nic. Po prostu szczerze uważam, że to jest bardzo potrzebna, bardzo ważna i bardzo krzepiąca pozycja. Kolejna na liście, Ziemia obiecana, czyli biografia Baracka Obamy, obejmująca czasy od jego dzieciństwa do końca pierwszej prezydenckiej kadencji. Podeszłam do tej książki z pewną obawą, bo wiem, że tego typu pozycje stają się dla polityków nieraz okazją do postawienia samemu sobie pomnika. I tutaj na szczęście tak nie jest. Obama, powiedziałabym, rozlicza się z historią całkiem uczciwie. I tak jak pewnie większość osób interesują smaczki zza politycznych kulis już w trakcie prezydentury, tak w mojej opinii to co najmniej tak samo ciekawy jest opis wszystkich tych wydarzeń, które nastąpiły zanim Obama został prezydentem. Mamy okazję poznać tu wydarzenia z jego młodości, które on sam opisuje jako takie formatywne. Widzimy tu zarówno jego potknięcia, jak i wygrane. Poznajemy szczegóły kampanii, która, nie wiem, czy są to jeszcze dinozaury, które to pamiętają, ale była rewolucyjna, chociażby ze względu na wykorzystanie internetu, na targetowanie ludzi ze swoimi komunikatami. No i jest też oczywiście prezydentura. Wspomnienia Obamy dają nam zakulisowy wgląd w całą masę politycznych i ekonomicznych zagadnień, od kryzysu na Wall Street przez politykę zdrowotną i klimatyczną, aż po wojnę w Iraku. Czytelnikom wyłuszczane są dziesiątki niuansów, które pozwalają trochę lepiej wszystkie te zagadnienia zrozumieć. Wątkiem przewodnim, taką rzeczą, która ze mną chyba najbardziej została, jest zderzenie ideałów z politycznymi wojenkami, z różnymi podchodami. Obama opisuje tu całkiem szczerze, jak nieraz zawierał zgnite kompromisy i opisuje, dlaczego w jego opinii wtedy to były jedyne sensowne wyjścia. Obama rzuca też ciekawe światło na wydarzenia, które jego zdaniem były pierwszymi i takimi przeoczonymi przez większość objawami rodzącej się toksycznej polaryzacji politycznej, z którą dzisiaj mierzy się już cały świat, która paraliżuje jakiekolwiek produktywne działania i paraliżuje demokrację. Natomiast ta książka to nie jest tylko polityka. Jest tu masa osobistych refleksji, kulisów z życia w Białym Domu, czy opowieści o tym, jak polityczna aktywność odbiła się na życiu rodzinnym Obamów. Książka jest napisana bardzo wartko. Mimo że to jest cegła na prawie 900 stron, to czyta się ją naprawdę szybko, bardzo Wam ją polecam. Moim zdaniem to jest jedna z ciekawszych książek, które ostatnio czytałam, która tak jak w soczewce pokazuje, że świat, w którym żyjemy, to jest system połączonych naczyń i daje nam taki zakulisowy wgląd w mechanizmy tych połączeń.
z wielkim opóźnieniem, ale w końcu wzięłam się za Stulecie chirurgów. Bardzo wielu z Was mi tę książkę polecało i mieliście 100% racji. To jest ten typ reportażu, który można dosłownie pomylić z jakąś sensacyjną, wartką powieścią i który chłonie się zupełnie ekspresowo. To jest książka, która opowiada o postępie, jaki dokonał się w chirurgii. Pokazuje bardzo obrazowo, że rola chirurga jeszcze wcale nie tak dawno temu, to była taka rola gdzieś pomiędzy fryzjerem, a rzeźnikiem, operacje prowadzone przez chirurgów miały mało wspólnego ze współcześnie rozumianą medycyną. Były raczej krwawe, brutalne, robione nieraz po omacku. Ja z tej książki wyciągnęłam dla siebie taką refleksję, że dojście do postępu w jakiejś dziedzinie nie jest pewne, nie jest dane, że ludzka buta i pycha bardzo łatwo może sparaliżować, uniemożliwiać zmianę w dobrym kierunku. W książce przytaczane są bardzo ciekawe przykłady postaci, które przecierały szlaki dotyczące procedur, które dzisiaj traktujemy jak oczywistość albo jak dobrodziejstwo. Mówię tutaj o znieczuleniu, o narkozie, o operacjach na sercu. I postaci te były przez środowisko nieraz wykluczane, postrzegane jako odmieńcy, jako szaleńcy, czy wręcz jakieś demony. I gdyby nie ich upór, gdyby nie ich niezachwiana wiara w to, że robią coś dobrego, to kto wie, czy współczesna chirurgia nie wyglądałaby dzisiaj zupełnie inaczej. Mówiąc inaczej, mam na myśli krwawiej, boleśniej i brutalniej. Ja w mojej głowie umieszczam tę pozycję bardzo blisko cesarza wszechchorób. Jeśli tamta książka o nowotworach Wam się podobała, to myślę, że Stulecie chirurgów wejdzie jak znalazł. Ja Stulecia chirurgów nie przeczytałam, tylko przesłuchałam je w formie audiobooka. Korzystam z aplikacji BookBeat, w której znajdziecie książki zarówno po polsku, jak i po angielsku, jak i w innych językach. Ja ostatnio wróciłam do nauki włoskiego, więc bardzo sobie cenię możliwość osłuchiwania się z nim. Jeśli chcecie sprawdzić, czy audiobooki to jest coś dla Was, to z tym kodem możecie skorzystać z BookBeat przez miesiąc za darmo. Pod filmem znajdziecie odpowiedni link i listę kilku moich ulubionych pozycji do przesłuchania w tej aplikacji. W BookBeat słucham sobie też teraz kompilacji różnych podcastowych rozmów prowadzonych przez Sama Harrisa z filozofami, z neurologami, z pisarzami, ekonomistami, z takimi myślicielami generalnie. I rozmowy te dotyczą zagadnień z pogranicza neuronauki, socjologii, futurologii, nieraz też polityki. To są bardzo przyjemne, stymulujące intelektualnie rozmowy. Jeśli lubicie rozkminiać sobie różne skomplikowane zagadnienia, na przykład czym jest świadomość, albo jaka przyszłość nas czeka w kontekście i turbulencji politycznych, i galopującego rozwoju technologii, to bardzo Wam polecam przysłuchanie się tym dyskusjom. Je również znajdziecie w BookBeat. Było poważnie, na koniec będzie trochę lżej. Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu, autorstwa Doroty Masłowskiej. To są dwie książki, w których zebrano teksty autorki, komentujące różne zagadnienia z pogranicza popkultury i życia społecznego. Masłowska, bystra, cięta, uderzająca z chirurgiczną precyzją, zawsze w samo sedno, wyciąga te aspekty życia, kultury, na które mam wrażenie, że najchętniej wszyscy spuścilibyśmy zasłonę milczenia. I ona bezlitośnie, z cudowną swadą, wywleka je na światło dzienne i omawia w najdrobniejszych detalach. W książkach tych znajdziecie więc analizy patoseriali, programów Magdy Gessler i refleksje poświęcone sklepom z plastikowymi chińskimi głupotami, autoironiczne zapiski z turystycznych wypadów do dalekich krajów i wszystkie te przyziemne, nieraz głupawe sprawy są dla Masłowskiej punktem wyjścia do ogólnych refleksji o naszej naturze, o polskości, o naszym społeczeństwie i o świecie w ogóle. Dorota Masłowska, mam wrażenie, że swoimi tekstami podkłada nam pod nos takie wielkie lustro, w którym widać głównie to, co jest brzydkie, co jest głupie, co jest wstydliwe i co wszyscy najchętniej chcielibyśmy ukryć. I Masłowska niezbicie dowodzi, dlaczego akurat właśnie te rzeczy mówią o nas samych najwięcej. Jej komentarze i puenty są zawsze trafione w samo sedno, dowiezione w prześmiesznym, bardzo bystrym stylu. To są naprawdę jedne z tych nielicznych książek, podczas czytania których wybucha się śmiechem na głos. To są książki, przy których można się i zrelaksować, i powyginać sobie synapsy w bardzo przyjemny sposób, dostrzec w świecie wiele detali, wiele nowych znaczeń. Więc jeśli szukacie lektury, która jest lekka, ale bystra, relaksująca, ale nie odmurzająca, to z ręką na sercu polecam Wam dokładnie te dwie. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dajcie znać, co dobrego wpadło ostatnio w Wasze ręce. Pamiętajcie o kodzie do BookBeat, który jest na dole. Widzimy się niedługo. Bye!